Witajcie kochani, witam was wszystkich gorąco i serdecznie. Jestem Joken, przed nami trzynasty, z pewnością szczęśliwy odcinek z Hotel business Simulatora. Moi drodzy, plan na dziś jest taki, aby kontynuować dzieło z poprzedniego odcinka. No już tutaj nam się troszeczkę zaczyna dziać, jeśli chodzi o kasę. Zobaczcie, ja mam pokazać wam te pokoje, które... Udało mi się jakoś wywindować pokój 107, 108, 109, no i oczywiście 106. Tak, te cztery pokoje na dole. Wszystkie oczywiście, moi drodzy, na piąty level. Wyżej już się nie da, więc teraz będziemy to robili pod. Zamknięte, zamknięte, nie chcą wpuścić. Teraz będziemy robili to już tak pod. Bym powiedział pod, pod nas samych, ale nie robić pod siebie, nikt nie będzie pod siebie robił. W innym sensie, oczywiście miałem to na myśli. Tak mniej więcej to urządziłem, taki styl sobie obrałem, czyli niektóre meble są faktycznie luksusowe. No już wiecie, jakbym się uparto i z czasem bym mógł tutaj ten super wielki telewizor stawić. ale z drugiej strony, po co do tak małego pokoju? Jeszcze nie sprawdzałem, czy można sufit malować. Chętnie bym się przekonał, jakby była jakaś biała farba. I o właśnie. I o, i o, niebiesko, i o. Udało mi się pomalować łazience ściany, także tak jest odpowiedź na to pytanie. Oczywiście wszędzie mamy lampy. Ja właśnie jak już mam ten pokój wolny, to sobie bym sprawdził, bo chyba nie mam... A mam jakąś farbę, tylko pomarańczowego sufitu, to raczej bym nie chciał robić. Ale to może się przekonamy, czy się chociaż da. No nie da się. Tak jak zobaczcie, ścianę by się jakoś tam dało, to... Sufitu się nie da i raczej tu się też nie da. Sufi. No niestety, moi drodzy, niestety nie da się. Sufitu szkoda. Ale jak już tak sprawdzamy, no bo to, że recepcję można odmalować i że to zrobimy, moi drodzy, bo tu będę chciał oczywiście sobie wymienić podłogę, myślę, że nie będziemy, słuchajcie, jakoś maniakalnie lecieli teraz w następne pokoje, bo nie zostało nam ich wiele. Myślę, że czas zadbać o siebie, czyli tu wymienić lampy w recepcji, zrobić podłogę porządną, no i jakoś te ściany fajnie wymalować, ale niekoniecznie najdroższą farbą. Oczywiście trochę kasy musimy zarobić. Jak widzicie, strasznie nam te gwiazdki, lajki właściwie spadły, no ale no, co ja mam wam, drodzy moi kochani, powiedzieć? 104 niby jest gotowa, ale pytanie, czy tam są, są alkohole, bo to jest podstawa naszego sukcesu tutaj. A to nie jest 104. Jeszcze się nie nauczyłem. Także zajmiemy się troszkę sobą. Oczywiście, jeśli chodzi, a właśnie, tutaj też niby jest piąty level, jak widzicie. Ale też te apartamenty już będę chciał pourządzać. Nie patrząc, powiem wam tak, cel mój będzie taki uzbierać jakąś tam kasę. I już nie patrzeć. Oczywiście, żeby nie zejść po poniżej piątego levelu, to jest oczywiste. Ale już nie patrzeć, na przykład, nie wiem, drugi fotel wstawić. Już takie rzeczy dekoracyjne. Tu może jakiś stolik z kresełkami. Zobaczymy, jakoś to sobie przemyślę. Wiadomo, dokończenie podłogi, do, domalowanie wszystkich ścian. Tutaj by się też lampa przydała w łazience, ale chyba takowej przy sobie nie mamy. A mamy, no to wiecie co, jak już. A czemu nie można? A tu można. Dobra, to jest trochę dziwne, bo tak wielki pokój, a tylko jedna lampa, a nad łóżkiem lampy nie można powiesić. Może jakieś inne rodzaje tych lamp można? No nie można. Trudno. Natomiast no nie mamy tutaj tyle farby. Czy mamy przy sobie może podłogę? Nie mamy, bo tak bym do, dorobił już tą podłogę. Ale powiem wam szczerze, że apartamentami to się zajmiemy, jakby w osobnym odcinku, nie? że wszystkie apartamenty jakoś tam fajnie zrobimy. One i tak są na piątkę, to tu zrobimy to pod nasz styl. A my dzisiaj zajmiemy się recepcją, bo recepcja do nas należy. No teraz, moi drodzy, sto jedynka się zwolniła, więc absolutnie nie będziemy już łapek. Chociaż teraz nie wiem, co te łapki tak naprawdę dają, bo niby to jest 100 na 100. Sto... Nie widzę różnicy, zobaczcie, mamy 40, a różnicy nie widzę. No właśnie, wiele, wiele nie zrobimy, bo ten gałgan mi tu zaczyna ziewać. Czy ja tu mogę jakoś przykryć? Nie mogę, bo nie mam czym. O, tu może bym też... Dobra, już jej nie będę zajumywał. Tu może też, jak już mamy przy sobie lampę, to już tak dla zasady po prostu tą lampę tu damy. Tu, jak widzicie, jest chyba to wszystko na... Właśnie jaki wstyd, widzowie, w apartamencie i, i, i wszystko mamy na średni, bo te toalety i wanny to są na średni poziom. Spoko, wstawimy i jacuzzi, widzowie. Nie bójcie żaby, będzie i jacuzzi wstawione. Nie ma co tam, wiecie, się za dużo szczypać. Wszystko się zrobi, my musimy troszkę pomyśleć o sobie. No jest teoretycznie gotowy ten pokój, a 202, no to musiałby być troszkę jeszcze podwindowany. Nie wiem, który to jest ten 202, bo jakby ja sobie taką kolejność... Słuchajcie, ułożyłem, że najpierw robiłem pokoje oczywiście wszystkie na, na dole, a górą się. No, patrzcie, tak, pościel gałganica jedna, pierunica siarczysta wymieniła, a, a nie posprzątała. No, coś tu by można od biedy jeszcze wstawić, powiem Wam szczerze. Jest szafka dobra, na razie byle jak żeby podwindować ten pokój, czyli tak, czyli szafkę na telewizor, komodę, jak kto woli, to ten telewizor od razu na szafkę, jakąś klimę, tylko gdzie byśmy tu klimę, no pewnie nad drzwiami zamontujemy, tutaj gdzieś, gdzie byśmy mogli klimę, no tu, bo tam w narożniku albo nad No ok dobra, nad oknem niech sobie będzie, źle nie wygląda, co tu jeszcze? No za wiele tu nie pomalujemy, więc. Opie, ja cię daj mi chwilę popracować, dobra? Możesz chwilę nie dziewać? Będę bardzo wdzięczny. Nie mamy fotela żadnego, więc to odpada. Jakiś tam łobraz się powiesi, widzowie. Jakiś obraz, żeby chociaż troszeczkę wbić ten level pokoju. Też nie wiem, tam ile wbijemy, ale coś tam wbijemy, na pewno. Tymi uobrazkami Tyk. Nie wiem, tu. Nie chcę ich tak duplikować, później tak będę to przerabiał. Nie wiem, z kwiatkami jakiś uobrazek Dobra, mamy czwórkę piątki, z tego raczej nie zrobimy, bo będzie ciężko. Tutaj, jak widzicie, toaleta też jest na średnim levelu. No to tu już nic nie wbijemy. Nie ma. Aha, lampy nie ma. Chłopie, no poczekaj z tym ziewaniem chwilę. No nie możesz chwilę poczekać, musisz tak ziewać. No daj mi chwilę popracować. Wynajmiemy ten pokój, niech na siebie zarobi. Słuchajcie, górą zajmiemy się później. Bo ja też taki sobie plan tutaj ułożyłem, że najpierw robię dół. Zresztą tak jak pokoje najpierw na dole kupowaliśmy, później robię górę, nie? Także to tam się nie przejmujmy 202 i tak już jest, widzicie, za stówę. 107 można wynająć, wszystkie mamy wynajęte, a jeszcze 206 została, ale już nie ma komu wynająć. A my się zajmiemy w tym czasie recepcją. To wiecie co? Póki nam klienci już nie odjeżdżają, żeby znowu korku nie było, to my sobie kupmy dużo podłogi, myślę, że jasną, a może tutaj ciemną w sumie na wejściu, chociaż Wam powiem szczerze. Tu są jakieś tekstury, ja nie wiem, czy to są jakieś płytki. A, tu są płytki, to może to jest do łazienki, słuchajcie. Może to byłoby lepsze do łazienki niż taki ten. Ale nie chcę sprawdzać, słuchajcie, w tej chwili. Jeśli chodzi o ścianę, to wiecie co? To ta ściana tutaj nie musi być w tym momencie droga. Wiem, że ta, ten róż, róż nie był taki najgorszy. Może być tańsza tekstura, bo to i tak mamy wszystko na fula. To możemy sobie, słuchajcie, jakoś to pofarbować inaczej. Zobaczmy tą jedną szarą. No, i jakaś podłoga. Kurczę, nie wiem, jaką bym tutaj chciał dać podłogę. Wiecie co? Może tu w ogóle damy taką ciapkowatą? Zobaczymy, jak ona wygląda. Przy okazji, jak tu jestem, to domówię parę paneli na, na te zmiany w pokojach. Dobra, a gadka dajemy do spania. Ale ładnie mi spadły, nie? Nawet na 40 łapek w górę na stono. No, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No, przecież się nie rozwoje, słuchajcie. Czasem i oczywiście, żeby respić kasę meldowałem ludzi, ale tego nie będę robił, żeby w bałaganie spali, nie? Teraz będziemy o to dbali. No i taki mam właśnie plan zamysł, żeby. Żeby słuchajcie, te pokoje już, można powiedzieć, były na Cito zrobione, nie, nie, niezależnie od kasy, nie. Już teraz nie patrząc co i jak, jakoś to myślę, że fajnie ogarniemy. O, dobra, dostawa przyjechała, także możemy ją odebrać. I będziemy malowali, moi drodzy. Pomalujmy sobie tutaj naszą recepcję. Zobaczmy, co my tu możemy zrobić. Jak to. Tą... O, nie byłaby tragiczna, słuchajcie, ta podłoga tu w recepcji. Chociaż wam powiem, taka trochę łazienkowa ta podłoga. Wiecie co? To taką podłogę byśmy mogli w łazience dawać. No tutaj, tak średnio to. Dobra, na razie tą część. A jeszcze tutaj mam. Ja też muszę za mieć zrobione. No jak, moi drodzy. No jak. Wiecie co, tragedii nie ma. Znaczy nie wiem czy tutaj akurat to tak powinno być, ale z pewnością tragedii nie ma. O, zobaczcie, ten róż nie jest taki zły. To pewnie nam nie starczy. Będzie za mało arby. A bank nam nie starczy. No? Tak też mówiłem, że nam nie starczy. No, to teraz zobaczmy, co to jest, moi drodzy, zamalowanie. Co to jest? Już trudno No, A! Ale to są... Ej, ale to są ładniejsze. To są płytki, dobrze, czyli to do łazienki, ale czy to są poprawione płytki, słuchajcie. Wszystkie pokoje mamy zajęte, więc nie sprawdzę. To tak jakby te płytki były takie. poprawione, okej. Okay. No, to. Tak ta podłoga tutaj nie powiem, żeby pasowała, to pewnie będę wymieniał, no ale wiadomo, nie stać nas. 206. Możemy zobaczyć 200... Nie, no tutaj to spieprzyłem z tą podłogą ewidentnie, moi drodzy. To to się przyznaje, że ta podłoga tutaj taka nie za bardzo, ale wiadomo, no już mamy, słuchajcie teraz tyle tej kasy i ona nam tak płynie, że nie musimy się, słuchajcie, spinać z tą kasą i wiecie i możemy całkowicie na luzie do wszystkiego podchodzić. O, tu alkoholu brakowało. W ogóle muszę domówić alkohole. Ten jest na 125. Widzicie? Bo tu zrobię... Zobaczcie. A, bo te płytki są odrapane. To czekajcie, zrobimy sobie test. Ue! Nie, no dobrze. A, to całą ścianę mi wymieniło chyba. Okej, okay, czyli są brzydkie odrapane płytki, ale wiecie co, po wymianie tej tapety ja nie uważam, żeby to było ładniej. Niby jakby remontujemy, wiadomo, ale nadal te płytki są brzydkie, także ja wam powiem szczerze, nie wiem, łazienka to już może w niebieskim lepiej. Już tru, mamy tę farbę, to już tu wymalujemy. W zasadzie nie pytajcie mnie po co ja to maluję, bo, bo sam tego nie wiem. A chyba dla pizzu. Nie, no lepiej już wygląda pomalowane. To może ta wykładzina na podłogę by lepiej wyglądała, którą yy, w salonie włożyliśmy. Widzicie? No. I co jest? Nie wymieniło się? No, sto razy lepiej by ta wykładzina wyglądała na podłogę w łazience niż te panele. No dobra, będziemy przerabiali. No moi drodzy, czym my się będziemy przejmowali? No przecież... Słuchajcie, no przerobimy, prawda? Teraz to już tak zarabiamy, że możemy przerobić. Oje, nie podoba mi się ta podłoga tu. Strasznie spieprzyłem. Dobra, 205 jeszcze. Spieprzyłem, słuchajcie. Spieprzyłem trochę robotę, powiem wam szczerze. No ale zdarza się, no. Komu się nie zdarzyło czegoś nie spieprzyć. Yy, no alkoholi za dużo nie mamy. Wiecie co, ale wymienię trochę. Tyle ile się da wymienię, bo... No, tu muszą być panele, słuchaj. Tu muszą być widzowie panele. O. To no, trudno, tu kawałek został, no ale to tam przeżyjemy z tym kawałkiem. Na razie, potem się wiem. Wy... No zdecydowanie lepiej wygląda, jak są panele, nie? Jeszcze się będę zastanawiał, bo korytarze bym zrobił w innej podłodze, jakoś to bym sobie przemyślał ten temat. Nie chciałbym, żeby wszędzie było tak samo. A, miałem 200, 200, 200, coś miałem napełnić alkohole, gdzieś do 200 piątki. No 205. No i przy okazji chyba nam klienci nie opuszczają, to można drinków im już trochę zamówić na zapas za całe chyba 500 dola dolarów. 525, zobaczcie, do zera, do zera kasę wydałem na alko. Dobrze, moi drodzy, 205, gdzie to na tu jest. Do góry mam problem odnaleźć te pokoje troszkę. 204, o, tutaj pewnie będzie 205, bo kobitki tutaj buszują już. Ja tylko chcę alkohole. O zobaczcie jak tu ładnie widać z tego okna no. Widok na parking, jedzie nasza dostawa. No i tutaj te pokoje, będę właśnie słuchajcie chciał w taki sposób zrobić, że wiadomo, podłoga, malowanie i myślę, że dwa fotele, jedna sofa, ten stolik ym... jakieś krzesła dwa w zasadzie szkoda, że nie można nic tu na zewnątrz wstawić. Bo tam by też pasowało jakiś taki stolik wstawić i krzesła. No ewidentnie by mi to pasowało, moi drodzy. Zobaczcie, ile kasy mamy. A chwila, bo ja alkohole uzupełniłem? Już uzupełniłem, tak? Ujery, teraz weź się tu połap. Czekajcie, teraz, teraz mi tyle, kurde, poopuszczali pokoi, że teraz się pogubiłem. Ja chcę alkohole uzupełnić, bo to jest podstawa. Ej, ale nam łapki spadły. 28 na 100. Widzowie, ratunku! Teraz się staramy, słuchajcie, teraz się staramy, i każdy pokój musi być ogarnięty. To nie wiem, skoro tyle popuszczali, to może po kolei trzeba lecieć z każdym. Nie według komputera po prostu, a według, że tak powiem, wzroku, nie? Nie no, teraz się postaram, posprzątam, bo. No i zobaczcie, tu mamy, pod... tu mamy ładnie, ale faktycznie tutaj ta podłoga lepiej by wyglądała ta łazienkowa. Co do ściany, to nie mam zdania, bo na pewno te płytki nie chciałbym, żeby były, chyba że jeszcze jest jakaś inna ładna tekstura. No ale to wiecie, to po jednej muszę kupić i po prostu potestować, nie? To tak, to tak wygląda. Tu nie ma katalogu. Dobra, to jest zajęte. Także tu nie ma moi drodzy katalogu. Tutaj muszę sobie, wiecie, potestować. Te pozajmowane. 105. No już dobra, nieziewej chłopie. Ja tu chcę chociaż coś ogarnąć, bo bo minusów dostajemy dużo. Tak na łapki, słuchajcie, spadły, że masakra. Juken zaniedbał robotę, widzowie. Juken robotę zaniedbał i to strasznie zaniedbał. Co w jacuzzi też jakąś butelkę czy, czy tego? Parówkę znajdziemy? Nie, nie ma. Jacuzzi parówki no i całe szczęście. No tutaj też będzie trzeba ogarnąć. No zobaczymy. To będziemy wszystko, wiecie już. Jeśli chodzi o apartamenty i ich takie dopieszczanie, to myślę, że zrobimy sobie następny odcinek z tego. Ja dzisiaj chciałem też zrobić coś dla siebie i powiem szczerze, podoba mi się. Oczywiście muszę skończyć, i chcę zobaczyć, czy górę też można wymalować, więc resztę kasy, którą tutaj mamy, bym chciał ogarnąć. Czekajcie, bo teraz tak: 225 na 4 noce, dobra. Na szczęście nikogo więcej nie ma. Ziewająca królewna to wiecie co, to były te różowe, to może dokupmy trochę różowych, dokupmy trochę jeszcze tych paneli. I tak, to są płytki. To są jest kilka rodzajów, bo jeszcze są takie, no nie wiem, po jednej teksturce na spróbę, ale oczywiście mówimy, moi drodzy, o łazience, nie? Mówimy o łazience. A tutaj są ściany. No to tu są jeszcze jakieś płytki inne. Chłopie, zlituj się nade mną. Wiecie co, te są brzydkie, to wiemy już. Ale może te by były ładne do łazienki. Coś takiego bym dał. Ale dobra, nie chcę na razie kombinować, słuchajcie. Nie chcę kombinować. To no, to jest brzydkie. To są brzydkie, tych nie chcemy. Dobra, wiecie co, zamawiamy to, co jest tylko nam potrzebne w tej chwili. Idziemy gagatka przespać. Niech nam łapki do góry lecą, słuchajcie, bo masakra jakaś. Dziewczyny niech ogarniają pokoje, no bo mamy dwie pokojówki i tak słabo. No bo ja też nie chcę, słuchajcie, żeby nam się, wiecie, tutaj skończyło. Uważam nadal, że jest to. Bo już prawie zbliżamy się do, do tego głównego celu, tak? Że już wszystko mamy na maksa wywindowane. Sam w sobie hotel no, ma 5 gwiazdek i już tutaj nie mamy żadnego. No co? Dwa pokoje nam chyba tylko do wykupienia zostały. Zobaczmy zresztą w komputerze. No, no, dwa chyba, bo jeden już tam na pewno mi mignął. Także zobaczcie, no nie jest to zbyt. No, dosłownie dwa pokoje, nie? Także, wiecie, no nie, nie, nie czuję z tego powodu satysfakcji. Według mnie to jest za łatwo, za szybko. Ja bym tutaj jeszcze dreszczyk adrenaliny oczekiwał. Ym, oczekiwałbym znacznie więcej od tej gry a niech se leży, przewróciło się to niech leży <grych> także ja bym to jeszcze więcej od no ale to jest trochę chłamowata gra, no nie oszukujmy się moi drodzy, to że mnie wciągnęła że was wciągnęła to jest w ogóle niezrozumiałe pewnie dla nas wszystkich, nie widzowie jest to niezrozumiałe, ale wciągnęła nas no nie powiemy wciągnęła przy czym jest to chłamowate, dobrze, gdzie mi tu brakowało tego malowania, tu tu, tu i tu. I teraz pytanie. A, a Da się! Tak się da, no to oczywiście, że malujemy, bo ja się tu tyle gapię, słuchajcie w tę stronę. Już wolę. Oj, nie chcę na pomarańczowo, można by w innym kolorze oczywiście pomyśleć. A czy tu może niekoniecznie, ale wiecie co? Mam taki pomysł, żeby może w innym kolorze pomalować parter. I dać podłogi w innym kolorze, czyli takim na przykład, a już na piętrze inny kolor podłóg i inny kolor ścian. Może poza tym tutaj rozgardiaszem. Dobra, gościu przyszedł w gaciach, więc pewnie jest mu obojętnie, czy dostanie pościel. 102, zobaczmy. W ogóle na ile ten chłop chce tutaj się meldować, to jest podstawa 3 dni, no to 105 mu dajmy. Mu dajmy 105, bo jest gotowa, a ja muszę... W 105 to byłem, a ja muszę, słuchajcie, alkohole pouzupełniać. 102, nic nieogarnięte. Baby się. Oj, tu światła w ogóle nie ma widzowie, i za to też, słuchajcie, minusy dostajemy. U, la la la, będzie trzeba światło dokupić, dobra. Słuchajcie, będę musiał dokupić światła. Mam trochę kasy, to dokupię. Zamówmy dostawę świateł, bo za to też mi łapki spadają i klienci są niezadowoleni, nie? Także dokupmy słuchajcie troszeczkę świateł. No już te luksusowe, bo tam nie ma co się szczypać. Ale może jedną sobie teksturę domówmy. Mam nadzieję, że nie dałem ciała i, i tutaj nie wyjeżdżają z parkingu klienci. Oj, tam jeden gościu idzie do auta. Może ta dostawa zdąży przyjechać zanim on ruszy. Dobra, jedzie dostawa, to gościu nie zdąży ruszyć. Uf, kamień serca, bo znowu jak ma mi się sytuacja powtarzać, to ja dziękuję bardzo. A propos powtarzających się sytuacji, to jak widzicie, sejwuję na dwa sejwy. Nie ma zmiłuj, gdzie by gościa do 102? Na jedną noc, proszę bardzo, 102. To był gość? Nie, to no kobieta była. A czemu ja myślałem, że gościa rezerwuję? Zobaczcie, ile ludzi tu nagle chodzi, nie? Także fajnie zaczyna się coś dziać, ale mi tu brakuje jeszcze jakiegoś dreszczyka emocji. Czegoś, coś tu jeszcze powinno być do robienia. To ja, że sobie sam cel, jak widzicie, znalazłem, żeby ten hotel w środku tutaj zrobić korytarze i podłogi. To je, oczywiście będzie ogromny, ogromny, słuchajcie, ogromne inwestycjone to będzie. Nie powiem przecież, że nie, no bo dobrze wiecie, że to będzie... O, tu malutko. To będzie ogromne inwestycjone, widzowie, ale... Co jeszcze miałem zrobić? W sumie to nie wiem, co miałem zrobić. Pokoje chyba miałem posprawdzać, nie? Bo ja głównie alkohol. Jest trójka. No, także będę chciał na pewno tu podłogi, słuchajcie, powymieniać. Na... na korytarzach. I teraz muszę się zastanowić, bo w sumie, słuchajcie, na korytarzach nie ma brudu. Więc to, czy on będzie widoczny, aha, to nam wisi. I ja tak się zastanawiam, czy może źle nie zrobiłem, moi drodzy. Bo jeśli zakładamy teorię, ty już tam idź stąd, mi tutaj ten pościel wymieniaj. Nie udawaj, że pracujesz. Słuchajcie, że skoro robimy jasne podłogi w pokojach, no z wiadomego powodu, tak? Z takiego, żeby było widać, to może w tej recepcji tak naprawdę... Yy, może być yy, ciemniejsza podłoga, nie? O, 6 dni pani. No to niech już pani ma tą pościel. Słuchajcie, to tu może dać ciemniejszą podłogę, nie? A tylko w pokojach jasną. Więc musimy, a tu nie musi być wcale najdroższa. Pani jeszcze chwilę poczeka, bo tu mi się pracownice obijają. 103 mi nie zrobiły, a 107 nie chce pani dawać. Yy, bo zobaczcie, moi drodzy, podłoga. No tu jest ciemniejsza, ale. No bo te wszystkie, ja nie wiem czy ja tu mam jeszcze, to chyba że taka szara, ale to jest taka chyba zwykła wykładzina. Nie, to mamy tylko panele, tu mamy tylko panele, to odpada. No ja bym tutaj dał ciemniejszą podłogę. Przy czym no nie wykładzinową, raczej chyba te deski, nie? Więc jedyna opcja z tą... Z tą podłogą, moi drodzy, no to by była taka ciemna. No tu nie mamy innego wyboru, bo to są te brzydkie płytki, wszystko. To, to nie wygląda, sprawdzaliśmy. Jeszcze nie wiem, jak ta szara by wyglądała. Nic nie zamawiam na razie, żeby. No zobaczymy jeszcze. Dobra, co my tu mamy? Trochę kasy mi wpłynęło. Mam nadzieję, że opinie mi teraz skoczą. Już ogarnęły te baby ten pokój? No to gdzie by ją? Do 200... Jak idzie na 6 dni pani, to do 203. Tylko ja... Dobra. 202, też pan na 6 dni? O kurde. Wolał pana więcej wykasować, a 201? Muszę alkoholę uzupełnić. Chociaż mi się wydaje, że do tych drogich pokoi bardziej się opłaca słuchajcie ludzi meldować na jedną dobę. No też ze względu na to ile alkoholi. Znaczy wszędzie by się wychodziło, że się opłaca na jedną dobę, bo, bo więcej alkoholi zużyją. Tu widzicie, też nie mamy nawet podłogi, ten to jest wszystko temat jeszcze do ogarnięcia na osobny odcinek, widzowie. Gdzie ja się tym zajmę? Ziewająca królewna już jest śpiąca, no widzicie. Dobra, meldujemy bez pościeli. Zrutam. Tu jest czysto. Tutaj też brudzą, słuchajcie, na tym. Światło jest, a, bo ja miałem lampy za... Gdzie? Ja nie chciałem wychodzić, halo. Dobra, jednak, jednak jest tutaj bałagan jakiś. No łe, res, res, RES. I tu lampa. Nie ma lampy. A, a mamy lampę? W kwipunku? No niby jakąś mamy. To już żeby nam w apartamencie ludzie nie narzekali na brak światła, no to niech te lampy będą. Dobra, meldujemy do 201. Żeby kasa się zgadzała. Także wiecie co, no troszeczkę jakby tutaj te inwestycjone moje... Yy... Inwestycjone moje trochę średnio. Tu jest na jeden dzień, to niech będzie 202, bo jest gotowa. Na cztery dni. Do 103 bym pana umieścił. Tam chyba... Pila, bo nie wiem, czy alkoholu zupełniłem, a to jest najważniejsze w tym wszystkim. Do piątka. To czwórka, kurde. Także będziemy, słuchajcie, zbierali kasę, będę chciał powymieniać wszędzie. Tu jest, yy, jest alkohol, jest, dobra, można do 103-ki dawać. Sru z pościelom, gościu w gaciach przyszedł, to mu jest to obojętne, czy będzie miał pościel, zobaczcie. Czyli las chłop w gaciach to ma. 103-ka, proszę cię bardzo, chłopie, masz. Dobra, idziemy gościa przespać. To wiecie co, to w takim razie to jest plan, tylko, yy, no mówię, troszeczkę te inwestycje na mi nie wyszło, oczywiście. No bo trochę tutaj można powiedzieć, że straciłem kasę, ale chciałem sprawdzić, słuchajcie, jeszcze jedną rzecz. No nie, nie mówcie, że się. No nie, no to jest już skandal. Słuchajcie, kochani, no to jest już skandal. Wszędzie można, wszyscy mogą mieć fajnie, a ja mieszkam nadal w Lochach. Czy wy to rozumiecie? Jestem właścicielem pięciogwiazdkowego hotelu, który za apartamenty bierze po 200 dolarów średnio. Ja nie mogę się normalnie przespać, jak człowiek. Naprawdę? To jest skandal, widzowie. To jest skandal w biały dzień. Dobra, mamy trochę kasy, to wiecie co, to już trudno. Hmm. To do podłogi jestem przekonany, a tutaj sprawdźmy sobie. Właśnie, kurczę, by trzeba... Dobra, damy na, na dzikusa, damy tą ciemną, chociaż ona jest najdroższa akurat. I to jest najgorsze, że ona jest najdroższa. Znaczy nie, no tyle samo kosztuje. Bo ja bym wolał tą szarą tutaj dać, ale... Zresztą zobaczymy. Niech przyjedzie dostawa. Bo może być tak, że na korytarzu damy. No zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Na pewno bym chciał podłogę zmienić jeszcze w tym odcinku, moi drodzy. Bo jest to odcinek, w którym myślę o sobie troszkę, żeby tutaj jakoś mi to odpowiadało. Szkoda, że tego tu nie można malować. tu taki brzydki zostanie zaniedbany. No, i szkoda, że nie możemy sobie biura jakiegoś. Ja uważam, ja cały czas słuchajcie, liczyłem, że jak wbijemy pięciogwiazdkowy hotel, jak odblokujemy te pokoje, że będzie jakiś dla nas bonus, że my będziemy mieli dla siebie jakiś, no nie, że od razu apartament, ale chociaż biuro słuchajcie, takiego pokroju, najmniejszego pokoju, tak? Ja nie oczekiwałem, słuchajcie, wiecie, że. Kurde, ale wiecie, że ta wykładzina nie byłaby taka zła. No te ciemniejsze, lepsze. No. Ta wykładzina, słuchajcie, tak na, na przykład na deski ładniejsze, ale wiecie, wykładzina nie byłaby zła na, yy... na korytarze. Zobaczcie, deski możemy dać tu spoko, bo następna, której pościel jest niepotrzebna. Deski, słuchajcie, możemy dać tu. O, zobaczcie, to by miało jakiś tam sens. Deski dajemy takie ciemne tutaj, lepiej to wituje. Jeszcze, jeszcze pani poczeka, bo ja maluję. Droga pani. Poczeka pani jeszcze chwilę. Jeszcze coś tu się da pomalować? Tu coś, ten, ten. Nic się nie da, nie? Więcej. Tam dopiero dalej. Jeszcze nie wiem, czy chcę dół robić na różowo, bo tą recepcję chciałem po prostu w innym kolorze znaczy różowo fioletowy bo to nie wiem, co to za kolor w sumie. A tu co tak się pomarszczyło? Aha, to jest cień. Dobra, myślałem, że się ściana zmarszczyła. To wiecie co? 107 jest wolna na 5 dni, ale jest 204 wolna. Nie wiem, czy był alkohol, czy nie było, dobra. Wiecie co? To tak możemy moi drodzy zrobić w taki sposób. Tutaj recepcja ciemno. Podłogę damy na tą wykładzinę, nie jest ona najładniejsza, ale na pewno jest ładniejsza niż była. No, taka hotelowa, i zastanowię się w jakim kolorze damy ściany na dole, a potem w jakimś kolorze damy ściany na górze. Więc moi drodzy, Shop Express, która tylko to była ta podłoga? A chyba to ta druga była, nie? Nie była przypadkiem ta. Któraś za 50, ale ja nie widzę różnicy między nimi, jak mam być szczery. Chyba drugą zamawiałem. Dobra, jak się pomylę, to trudno. To my sobie tu ogarniemy, słuchajcie, od razu cały dół. Co do ścian, koloru ścian, to na pewno nie powinny być najdroższe, wręcz odwrotnie. I powinny być takie trochę hotelowe, tylko wiecie co, to znowu byśmy musieli testa zrobić, bo tak, to jest ta łazienka, to to nie wiem co to jest. I czy to jest ładne, czy to nie jest ładne. To jest takie kiczowate, no z jakimś wzorkiem też może od biedy być. No na pewno nie szara. Te są już drogie, a nie chciałbym na, wiecie, tu bym chciał tanie dać jakieś tekstury. Czyli albo taka, albo taka. Nie wiem, po jednej bym musiał zamówić. No to to nie, bo to są płytki. To to będzie kiczowate. No dobra, 50 dolarów to wiecie. Skończy się pewnie na tym, słuchajcie widzowie, że zrobimy kolor ścian na dole różowy. A na górze na przykład zielony, który jest niestety droższy. Nie ma wyjścia. Tak mi się wydaje, słuchajcie. I tak nam się przyda. Tak się mi coś wydaje, że ten, ten kolor będzie grał Tutaj pierwsze skrzypce. Dobrze, mamy 102 wolną. Ja tam chyba alkohole uzupełniałem. Mamy 107 wolną. Proszę Pana bardzo. To szóstka nam się zwolniła. To Wam pokażę. O, już nam łapki w górę idą. A, jeszcze podłogę muszę ogarnąć, nie? Bo ja tu się wziąłem za ściany, a a podłogi nie ogarniam. Jeszcze jakieś podłogi, słuchajcie. Ale to chyba to zaustaliliśmy. Tylko właśnie nie wiem... Wiecie, gdzie ta dostawa przyjechała? Hmm. Jeny, patrzcie jak kasa leci no i dlatego brakuje mi tu jakiegoś jeszcze challenge'u nie? jeszcze mi tu czegoś brakuje, bo zobaczcie jak szybko mi ta kasa leci w ciągu jednego odcinka tak krótkiego ile my kasy już nazbieraliśmy nie? dobra moi drodzy sprawdźmy te, te podłogi przede wszystkim nie ma czasu no to jest to samo, dobrze no to niech tak będzie, niech będą takie podłogi tutaj cicho śpiący królewiczu, nie ma czasu na spanie ten jest dla słabych. a My jesteśmy mocni. Na razie tylko tą część zrobię. Ja wiem, że to nie jest taka idealna wykładzina, ale po prostu nie chcę, moi drodzy, żeby to wszystko było takie identyczne, nie w jedno kopyto. Dlatego chcę to jakoś tam. Ups. No dobra, będziemy jeszcze dokupywali, chcę to, chcę to jakoś wiecie ogarnąć. No i tu na przykład tą klatkę schodową można też dać w innym kolorze. Tą część, a tutaj na przykład nie wiem, ta część będzie różowa, druga część będzie inna. Tylko zobaczmy, jakie my tu mamy. Cicho, chłopie, bo. Aha, to to nie jest takie złe. Takie w kwiatki. Znaczy, nie jest jakieś super, nie? Ale też nie jest tragiczne, jak na hotel. To, to mamy. To, to jest pomarańcz, to wiemy. To jest niebieski. To jest takie trochę kiczowate, moim zdaniem. A czekać, bo jedno mi się tu nie chce włączyć. Jedna tekstura mi się nie chce łączyć i przeskakuje. A Nie no, to by nie pasowało, to taki sraczkowaty kolor, wiecie co? To nie byłoby takie złe, jak na takie, że, takie no wiadomo, takie troszkę no kwiatki, no takie badziewne. No według mnie yy, ja bym wolał dać, słuchajcie, tą część na przykład hotelu. Yy, na przykład na różowo. Całość, nie? Bo, bo mamy tą teksturę. Znowu narożnik, kurde. Bo mamy jej sporo. No jak już wszystko, to wszystko, nie? A potem na przykład druga część yy, mogła być w innych tych. W sumie nie jest złe takie to różowe. Powiem wam, że znaczy ja nie jestem zwolennikiem jakiegoś różowego. Jestem facetem, moi drodzy, w końcu. Ale w sensie, nie no, niektóre ciuchy różowe wcale nie są złe. Ten, na ile? Na, na jeden dzień? No to jak na jeden dzień, to 207 jest wolna, pewnie tam nawet alkoholu nie ma, ale wiecie co, nie jest zły ten różowy, ta wykładzina na pewno lepiej, tutaj czarne takie deski, myślę, że jest spoko, nie, także to była ta druga wykładzina, nie wiem jak to tu ogarnąć, ewentualnie tutaj część jakąś w deskach, nie wiem, tu na przykład znowu część w deskach, żeby tak troszkę, ci chłopie, ja zamawiam towar, tam weź mi nie pierdziel. Chcę to tak troszeczkę. Zobaczymy, czy mi ta kombinacja wyjdzie. Wiecie co? To skupmy się. Nie da się robić widzowie jednocześnie podłogi i, e, i sufitu. To wam powiem, że się nie da. Po prostu to jest niewykonalne. Także niestety. Dobra, order. Nie idziesz, gościu, spać. Kara. Kara za ziewanie. Mandat. 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 I no łopatować. No i tu jeszcze trochę różowego damy na ścianę i będzie git. Szkoda, że sufitów nie można malować i jest tak mało tych tekstur, no bo powiem Wam szczerze, no z tych co patrzyłem, no to to jeszcze ta różowa jest jakby z tych tanich oczywiście, bo nie mówimy, no przecież słuchajcie ja, zresztą wiecie co, zaraz możemy zrobić tak, że uzbieramy dużo kasy, jakby wszystkie pokoje zrobimy na CITO, uzbieramy dużo kasy i możemy tu zrobić pomarańczowy kolor albo czerwony, tak, taką teksturę, których nie ma w pokojach, znaczy w pokojach akurat jest pomarańczowa. Ale na przykład czerwieni nie dawałem w pokojach i możemy wtedy dać tą najdroższą farbę, która jest tam za. za ile ona tam była. Za 200 nawet, nie? tam, wiecie, będziemy się szczypać. My się będziemy widzowie szczypać. Przecież my się nie będziemy szczypać z niczym. Wiecie, jak jest. Tylko tu jest tak troszeczkę też widzę kijowo z tą podłogą, więc. Tak się troszkę, widzicie, tak się to zmienia, więc nie wiem, czy mi się uda z tymi deskami tak zrobić ten temat. Jak sobie tego życzyłem, bo ja tu chciałem jakiś fragment, wiecie co? Czy tu jest sens? Bo ja tak się zastanawiałem, żeby na przykład tutaj dać te deski o w taki sposób, dokładnie w taki. Nie pytajcie mnie po co, na co, po czego. Tutaj ja cały czas zakładam sobie, wizualizuję, że tutaj jest jakaś, wiecie? Aha, już nie mamy tej, nie, no mamy tam. Ja sobie wizualizuję, że tutaj jest, wiecie. Yy, jakaś restauracja, nie? No nie wiem, no taki, taki misz masz trochę, ale nie chciałem, żeby wszędzie było. Nawet ładnie wyszło, chociaż w sumie. No nie wiem. Dobra, chyba to mamy, jeśli chodzi o podłogę, ogarnięte ściany. Na razie nic nie. Nie pomalujemy, bo nam się farba skończyła. Kasy nie mamy, także idziemy gagatka do spania. Puścić, a będziemy, myślę, moi drodzy, działali jeszcze w następnych odcinkach. Seria się nie kończy. Mamy jeszcze dwa pokoje do odblokowania. No, ja nie odpuszczam tak łatwo chociaż mi tu wielu rzeczy brakuje, to, to nie odpuszczam. No i z pewnością będziemy dalej działali, żeby na przykład na górze odblokować te pokoje. A co za tym idzie później, zrobić korytarz, nie? Na górze, żeby on się też był jakoś wymalowany. Może tutaj też wymalujemy ściany tego tą tapetą załóżmy, no tutaj niech będzie, że jest różowy, no to tu się przechodzi, żeby nam się nie myliło, no to mm, załóżmy, że... Chociaż wiecie, że tutaj by na tej klatce schodowej tak gówno pasowało? Na pewno lepiej niż albo te kwiatki. Wiecie, by to taka klatka schodowa i to by tu nawet pasowało Wam, powiem widzowie. Zobaczcie. Albo to... Albo to mimo że jest badziewne, nie? Ale to już prędzej ty z tymi kwiatkami nie jest takie złe. Zobaczcie. Możemy, słuchajcie, sobie py pyknąć i zobaczymy, będziemy mogli później porównać, która jest lepsza. I będziemy mogli wybrać, co tutaj dajemy. No, ja myślę, że nawet to nie jest takie złe jak na klatkę schodową, ale te kwiatki chyba. No, takie sraczkowate, takie wszystkiego nakićkane. Ja nie lubię. Takich ścian. No, myślę, że na klatce schodowej to nawet to by pasowało. A zobaczymy, będziemy, słuchajcie, kombinowali, bo mi zależy na różnorodności. Czyli na pewno tutaj korytarz zrobimy też w tym różowym. Tutaj zrobimy w jednym stylu całą tą klatkę schodową, tak? Jako klatka schodowa. A tu na przykład możemy jeszcze w innym stylu zrobić. I dlatego właśnie kombinuję, żeby były różne kolory, nie? Żeby tak było, wiecie. Trochę kombinacji. Ale dobra, kasę będę musiał zarobić, ale to już w następnym odcinku widzowie będziemy działali. Zobaczmy, czy to w ogóle z zewnątrz jakoś widać. No widać coś tam, ładnie to wygląda. Ładnie, słuchajcie, to wygląda. Już na pewno jest troszkę odnowione. Przy czym, no nic nie możemy zrobić tutaj z... Znaczy, widz pisał, że odnośnie mojego tutaj, mojej uwagi, napisał widz komentarz, że dobrze, że nie można tutaj na zewnątrz nic robić, bo straciłoby to urok. Tak, drogi widzu, jak najbardziej się z tobą zgadzam, ale ja znam sytuację na przykład... Z mojego miasta, czyli z Poznania, gdzie w centrum był taki znaczy był, no jest zamek i ładnych parę lat temu oni ten zamek po prostu czyścili w sensie on to jest dokładnie ten zamek w Poznaniu wygląda no czy dokładnie tak samo to nie, tak, ale w sensie wiecie takie takie średniowieczne można powiedzieć budownictwo taka cegła i to polegało na tym, że oni go nie malowali, tylko czyścili te kamienie jakimś tam specjalnym nie wiem nawet jak oni to czyścili, ale były jakoś ślifowane te kamienie, i ten zamek jest odnowiony. I o to mi tylko chodziło. Że klimat nadal jest, tylko po prostu jest odnowiony. E, na ile ten pan? Na 4 dni. No to do sto jedynki, tylko ja już bym panu alkohole sprzedał, bo mnie na pewno w sto jedynce nie było. Posprzątały sprzątaczki. No i to ma sens, moi drodzy. Zobaczcie pokoje, jasna podłoga, żeby było widać śmieci. W łazienkach zamontujemy osobną podłogę, i jeszcze pomyślę, co zrobić ze ścianą. A tutaj taka po prostu wykładzina, no zwykła, hotelowa, wiem, że ona jest najtańsza i ktoś z Was mógłby napisać A you can daj drewno deski, ale nie chcę, żeby właśnie wszędzie było tak samo. Według mnie opcja z tym, że tutaj są deski ciemne, a, a tam mamy na przykład taką wykładzinę, jest spoko, przy czym tutaj mi się nie podoba, że zobaczcie, są te stare futryny i nic my z tym nie możemy zrobić. Że nie nawet na biało tego się nie da odmalować. Nie? i tu jeszcze lampki możemy, słuchajcie, zamontować, moi drodzy, co zrobimy w następnym odcinku. Także w następnym odcinku y, dalej działamy, jeśli chodzi o renowację hotelu. Także moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie. Ja już będę musiał zapisywać, żeby mi się tutaj coś nie przydarzyło. 101 alkohol uzupełniony, tutaj Pan się do 106 garnie, ale też mu alkohol trzeba uzupełnić, żeby płacił. O, zobaczcie, ten, ten, a jest alkohol, zobaczcie. Yy, pomarańczowy kolor wcale źle, yy, źle nie wygląda, tylko o, jak już mamy, to już poprawmy, bo to aż w oczy razi, nie? I tutaj też coś będziemy robili, dlatego tej łazienki w tej chwili, słuchajcie, nie, nie, bo nie mamy tu czym. Mamy tylko dwie farby, chwilę, gościu, poczekaj. A podłogi? No przecież wykładzina to nie, tutaj musi być coś specjalnego do... do... Tego. Dobra, będziemy działać moi drodzy w następnym odcinku. Oczywiście macie pewnie jak zawsze swoje jakieś propozycje, będę brał pod uwagę. Możesz drogi widzu napisać w komentarzu. Ja ci z miłą chęcią sypnę serduszko i będziemy działać. Zobaczcie, ile już mamy kasy. No, zaczyna to wyglądać. Także yy, drogi widzu, gorąca prośba, zostaw komentarz pod filmem Łapkę w górę dla lepszych zasięgów. No, jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, no to koniecznie zostaw suba, bo nadal dużo ludzi, którzy oglądają, nie subskrybują. Także bardzo będzie mi miło jak zasubskrybujesz. Drogi widzu, droga widzko, no i pozdrawiam cię serdecznie. Uśmiechnij się do następnego odcinka. Trzymaj się, cześć.